To są twoje listy. Szukam mężczyzny ciepłego i życzliwego, u którego znajdę wsparcie w trudnych chwilach i będę mogła dzielić się radością życia. No i to jest takie... To, co ty mówiłeś. Jest taki sens istnienia, że tak człowiek poszukuje i to ma sens. Zafascynowała mnie twoja osobowość. Kiedy zobaczyłam cię na ekranie telewizora, wiedziałam, że muszę nawiązać z tobą kontakt. To piękne. Czyli co robimy? Ja bym proponował, żeby wszystkie były na takiej samej pozycji. Może zrobimy tak, że po prostu rozłożymy sobie te wszystkie listy i jak przeczytasz wszystkie, będzie ci prościej wybrać i zdecydować. Myślę, że ta forma będzie taka najbardziej odpowiednia. Hmm? Bardzo uzdolniona jakaś muzycznie. Gra na akordeonie, no ciekawe. Ciekawe zainteresowanie i nie powie, że na wsi to jest nuda. Hmm. Bo i w mieście może być nuda, jeśli nic nie będzie czynił. Jestem wdową, czyli osobą wolną. Może przydałaby się bratnia dusza, która potowarzyszy mojej samotności? Kocham sielskie krajobrazy i naturę. Co może być ciekawe i ujęte, że to pozytywne nastawienie takiej osoby do przyrody i do zwierząt i do środowiska wiejskiego. 30 lat pracowałam w szkole. Pochodzę ze wsi. Moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, na którym razem z nimi w młodych latach pracowałam. Czyli też na wieś, widzisz, z dzieciństwa. Ci osoby, tak widać po tych, że się odzywają, które gdzieś miały kontakt i to jakiś sentyment szczególny przejawiają. Takie jakby chce powrócić do tworzenia, czy gdzieś tam kiedyś kontaktów jakiś. Jak taki. U Mickiewicza. I u mnie pana zamiłowanie do literatury oraz to, jak kocha pan swoją pracę na roli. Pomimo wieku jestem szaloną blondynką, to widać na zdjęciu i mam wiele zainteresowań. Jestem turystką, należą do klubu wędrowców. Lubię przebywać również nad wodą i w wodzie, nawet łowić ryby. No, zainteresowanie różnorodne i szerokie. Jak się czujesz, jak te listy otwierasz? Jakoś człowiek się czuje tak potrzebny. Wiele jak na jeden dzień wrażeń. Tak. Stanisław, i co my teraz zrobimy, powiedz? Trudny byłby wybór, ale... A wiesz, że będziemy się musieli zdecydować?